Cześć. W tym odcinku pokażę, jak podłączyć modem Orange Funbox. Rozpocznij od podłączenia linii telefonicznej. Jeżeli wybrałeś internet w opcji do 20 megabitów na sekundę, do swojego gniazdka telefonicznego podłącz splitter ADSL. Znajdziesz go w pudełku z modemem. Przewód telefoniczny podłącz do gniazda ADSL w splitterze a drugi koniec do gniazda DSL w modemie. W przypadku, gdy wybrałeś internet w opcji powyżej 20 megabitów na sekundę, jeden koniec przewodu podłącz do gniazda DSL w fanboxie, a drugi do gniazda modem w splitterze VDSL zainstalowanym przez montera. Gniazdo fond w spliterze służy do podłączenia tradycyjnego telefonu stacjonarnego. Następnie podłącz modem do zasilania i włącz go. Po około dwóch minutach zapalał się pierwsze cztery diody od góry. Fanbox ma cztery porty Ethernet. Te oznaczone na czerwono służą do podłączenia komputera lub dekodera Orange TV w technologii satelitarnej. Żółty port służy tylko do podłączenia dekodera w wersji kablowej. Podłącz przewód sieciowy do komputera i do jednego z czerwonych portów. Aby korzystać z internetu w pierwszej kolejności, zarejestruj neostradę na naszej stronie. Następnie odpowiednio skonfiguruj połączenie z internetem na modemie. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres strony konfiguracyjnej modemu 192.168.1.1. Zaloguj się. Domyślne hasło to admin. Wybierz zakładkę Zaawansowane, a następnie kliknij Połączenie z Internetem. Wpisz. Login Neostrady i hasło do połączenia. Dane te otrzymałeś w procesie rejestracji usługi. Kliknij, zapisz. Pojawi się komunikat połączony, a na modemie zapali się na zielono dioda oznaczona symbolem małpy. Od tej chwili możesz już korzystać z internetu. Więcej informacji o usłudze Neostrada i modemie Fanbox znajdziesz na portalu orange.pl